Szczęść Boże, ksiądz Zbigniew Pawły Maciejski, Fundacja Nasza Winnica, od litery do wiary, rzeczy dobrze pomyślane. Pomyślałem sobie dzisiaj, że zajrzę do Tygodnika Powszechnego, czasem zaglądam, nie do wydania papierowego, tylko do wydania internetowego. Wiele rzeczy mnie tam irytuje, ale jest wiele rzeczy mądrych i trzeźwych. Korzystajmy ze wszystkiego i używajmy rozumu, żeby rozeznawać i sumienia do tego samego. Więc zajrzałem dzisiaj do tego wydania internetowego i przeczytałem artykuł pana Sebastiana Dudy, zatytułowany bodajże Katecheci i frustraci. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem. Autor ten artykuł poświęcił katechezie w szkole, katechezie w ogólności, ale też tej obecnej chwili katechezy, dość trudnej, kiedy szkoły strajkują, a wielu katechetów od tego strajku się dystansuje. Czy to będąc przekonani do tego dystansu, czy też będąc przymuszeni przez władze kościelne. Powiem tak, tekst jest ciekawy, warto go przeczytać, co nie znaczy, że trzeba wszystkie tezy i wnioski autora łykać bezkrytycznie. Nigdy niczego nie łykajmy bezkrytycznie. Czytając zawsze włączajmy myślenie, włączajmy sumienie, zastanawiajmy się nad tym, co czytamy. A, taka dygresja. Natomiast ja chciałbym się odnieść do jednej rzeczy, do jednej tezy, wniosku pewnego, który autor stawia na końcu tego artykułu, próbując rozwiązać pewien niewątpliwy kryzys katechezy, zwłaszcza bezowocność tej katechezy, wskazaniem takiego kierunku rozwoju katechezy, by katecheza w szkole stała się tylko nauką religii. Zajęliby się tym świeccy, byłby to przekaz wiary, taki czysto podręcznikowy, może nie akademicki, bo to zbyt szumnie by brzmiało, ale generalnie przekaz wiedzy, tak jak przekaz wiedzy następuje na innych przedmiotach. Natomiast autor zauważa, że potrzebny jest wymiar mistagogiczny katechezy, ale ten wymiar mistagogiczny katechezy byłby możliwy tylko w parafii. Tym mogliby się zająć księża wspierani przez świeckich. I tu mi się krew burzy, bo to nie jest tak. Zresztą sam autor tego tekstu, czy cytuje, czy nawiązuje do tego, co powiedział biskup Ryś, że katechizowanej osobie potrzeba środowiska wiary. Ale parafia nie gwarantuje niczego, żadnego środowiska. Jeśli zaprosimy dzieci czy młodzież, autor poświęca trochę uwagi przygotowaniu młodzieży do bierzmowania, jeżeli zaprosimy taką młodzież do parafii, to wcale nie mamy pewności, że w tej parafii spotkają się ci młodzi ze środowiskiem wiary. A nawet jeśli tych młodych zaprosimy w jakieś miejsce, gdzie rzeczywiście ta wiara jest przeżywana, na przykład na jakieś spotkanie modlitewne dobrej, zdrowej wspólnoty, która no niewątpliwie przeżywa swoją wiarę i jest środowiskiem wiary, to, że zaprosimy tą młodzież, to, że ona nawet na to spotkanie przyjdzie, to nie znaczy, że ona czegokolwiek doświadczy. Bo jeśli nie będzie chciała doświadczyć, jeżeli będzie zaimpregnowana na jakiekolwiek doświadczenie, na jakikolwiek kontakt, na jakąkolwiek relację, to nic to nie da. Oni się odetną od tego środowiska. Nie będą chcieli mieć w tym żadnego udziału. I nie pomoże to, że mamy kościelną salę, nie pomoże to, że jesteśmy w kościele, nawet prezbiterium tego kościoła, nawet o wyciągnięcie ręki do tabernakulu. Nic nie pomoże, jeśli kandydaci do bierzmowania, czy w ogóle młodzież, czy także dzieci po swojemu przeżywające wiarę, nie postanowią się otworzyć. A to otwarcie wcale nie jest takie łatwe i wcale nie jest takie oczywiste. Chciałbym przekonać jak największą ilość osób do zrozumienia jednej podstawowej rzeczy, że katecheza wcale nie zależy od miejsca. Katecheza zależy od czegoś zupełnie innego. Warunkiem katechezy jest wspólnota, jest więź między katechizującym a katechizowanym.
Jeśli jest ta więź i na ile ta więź jest, bo zawsze jest to pewne kontinuum, może być więź słabiutka, mocniejsza, mocna, średnia, bardzo mocna. W zależności od tego, jaka jest ta więź, na ile ona jest mocna, na tyle jest możliwa katecheza i na tyle ona będzie owocna. A tę więź można stworzyć wszędzie. Tę więź można i da się stworzyć w szkole. Owszem, szkoła czasami przez swoje rozwiązania może to utrudniać i mogą być pewne takie decyzje prawne, czy to oświatowe, czy to kościelne, które będą rzucać kłody pod nogi tej więzi tworzącej się między katechetą a uczniem, ale środowisko szkolne wcale nie przekreśla możliwości katechezy, możliwości ewangelizacji. Możliwa jest ewangelizacja, możliwa jest katechizacja pod warunkiem, że stworzy się więź między katechetą a uczniem. Natomiast samo zaprowadzenie dzieci czy młodzieży do szkoły, samo zaprowadzenie dzieci czy młodzieży do kościoła, na teren kościelny, do salki, do prezbiterium kościoła, niczego nie załatwia, jeśli nie uda się wcześniej znowu stworzyć tej samej więzi. Jeżeli tej więzi nie będzie, to mimo że młodzież będzie w kościele, będzie miała przed sobą księdza, będzie miała przed sobą Najświętszy Sakrament, to nie będzie tam żadnej katechezy. Może być jakieś nauczanie, może być tresura, może być indoktrynacja, ale nie będzie katechezy, bo brak więzi sprawia, że nie powstanie żadne środowisko wiary. Albo jeszcze raz, jeżeli nawet będzie to środowisko wiary, ale katechizowany nie będzie chciał wejść w to środowisko wiary, nie będzie chciał stworzyć więzi i relacji z tymi ludźmi, to nic nie pomoże. Dlatego wszelkie wysiłki katechetyczne, czy to kościoła w ogólności, kiedy myśli o katechezie, o podręcznikach, o katechetach, o przygotowaniu katechetów do wykonywania ich funkcji, kiedy myślimy o poszczególnym katechecie, który idzie do szkoły, kiedy sami jesteśmy katechetami i idziemy do szkoły, to gdzieś w tyle głowy zawsze musi być taka myśl. Muszę robić coś, co stworzy więzi, stworzy relacje, stworzy wspólnotę i nie wolno mi robić niczego, co tę więź by niszczyło, uszczuplało, przekreślało. Tylko tyle i aż tyle. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.